Zauważyłeś, że wszyscy odczuwamy jakiś lęk, skrępowanie, że mówiąc o sprawach seksualnych, poruszamy czegoś, co jest niestosowne, co jest jakoś nieprzyzwoite. I ta uwaga jest słuszna, tak naprawdę jest. Nie traktujemy rzeczywistości seksualnej jako czegoś normalnego, zacnego, pięknego. To tylko poeci to mówią, ale zawsze to traktujemy z podejrzliwością. Widzimy w życiu seksualnym jakąś niewłaściwość etyczną. Skąd to się bierze? Ja to nazywam lękiem etycznym. Być może to nie jest całkiem słuszne, ale trzeba jakoś określić ten problem. Otóż zastanówmy się nad tym, skąd to się bierze. To jest nasza metoda, którą opisując lęki według profesora Kępińskiego, staram się dojść do tego źródła tych lęków, stosując metodę profesora Deukertza, belgijskiego seksuologa, profesora, mianowicie analiza rozwoju naszych emocji. Jak się rozwijają nasze emocje w tej dziedzinie i szukamy w tym rozwoju źródeł takiego, a nie innego przeżywania płciowości, ponieważ człowiek przeżywa tę płeć. Ja to nazywam właśnie płciowością, sposób przeżywania. Otóż dziecko, które przychodzi na świat, rozwija się, stawia pytania. I zawsze na pytania zajmuje odpowiedź ze strony rodziców. Dziecko lubi rozmawiać, stawia pytania, to jest jego sposób na nawiązanie rozmowy z dorosłymi. I w oczywisty sposób dziecko stawia pytanie o to, skąd jest. Skąd ja się wziąłem? Skąd się biorą dzieci? Budzi to niepokój ze strony rodziców. Rzadko który rodzic na to odpowiada. Była ciekawa praca psychologa, pewnej pani psycholog, sprawdzała, jak wyglądało uświadomienie seksualne we wspomnieniach i ocenie osób dorosłych. Okazuje się, że 5% dorosłych mężczyzn stwierdzało, że mogło rozmawiać o tym w domu, 20% dorosłych kobiet mówiło, że mogło o tym rozmawiać w domu. Czyli ogromna większość społeczeństwa nie rozmawia o tym w domu. Czyli ta dziedzina seksualna nie jest zinternalizowana, ona nie jest w nas, ona nie jest nami. To jest coś, co nam zasadniczo stoi obok nas, jak gdyby. Dlaczego? Bo się o tym nie mówiło. To, o czym się nie mówi, to nie jest naszą własnością, nie jest nami. I to się dokonuje w życiu seksualnym. Dlatego ważną rzeczą, żeby umieć mówić. Starałem się pomóc rodzicom, opracowując pewne takie rozmowy z dziećmi, które zapobiegają kształtowaniu się niepokoju, lęku. Być może, że przyjdzie chwila, że będziemy mogli o tym opowiedzieć, ale ważna rzecz jest mówić. I co mówić? Przynajmniej to, cośmy powiedzieli. Jesteś chłopcem, możesz być ojcem, możesz być tatusiem, twoje ciało jest ojcowskie. Jesteś dziewczynką, możesz być mamusią, będziesz dziecko w sobie nosiła, rodziła, karmiła. Chłopiec nie będzie mamusią, może podzielić się swoim ciałem ze swoją żoną czy ze swoimi dziećmi. Zobaczcie sobie sposób przedstawienia dziecku współżycia seksualnego jako podzielenie się swoim ciałem w celach, oczywiście zawsze z widzeniem, że to dokonuje możliwy ojciec, że to dokonuje może matka. Nie oznacza to, że nie chcemy przygotować dziecka do planowania rodzicielstwa. Trzeba, ale to musi być mądrze zrobione. Zawsze ze zgodą z tym, kim człowiek jest jako możliwy ojciec, możliwa matka. Chciałbym, żebyśmy pomówili o miłości. Myślę, że to nie jest łatwy temat, ale damy sobie radę.